Jeśli macie ochotną wolę, to zasługuje ona na uznanie nie ze względu na to, czego nie ma, ale na to, co ma. Drugi list do Koryntian, 8 rozdział, 12 werset. Nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego. Koryntianie mieli szczere pragnienie, by podzielić się swoimi zasobami finansowymi z potrzebującymi świętymi z ludu Bożego. Ich zapał pobudził wielu innych do dawania. Mamy to potwierdzone w Słowie Bożym w 2 Koryntian 9 rozdział werset 2. Jednak sami Koryntianie nie wypełnili swojego zobowiązania i nie wysłali ich daru. Rozdziały 8 i 9 tego listu zostały napisane, aby ich do tego zachęcić. I dlatego ten fragment dostarcza nam również doskonałych zasad. W szczególności pokazuje, że Bóg najpierw szuka chętnych umysłów. On zna granice naszych zasobów i nigdy nie wymaga od nas, abyśmy dawali coś, czego nie mamy. W rzeczywistości jest to bardzo pomocna wskazówka dla każdej chrześcijańskiej służby, nie tylko w sprawach pieniędzy, ale także w tym, jak wykorzystujemy nasz czas. Im więcej służymy Panu, tym bardziej uświadamiamy sobie, jak wiele jest potrzeb. Moglibyśmy poświęcić każdą godzinę w tygodniu na pomoc innym, a i tak czulibyśmy się przytłoczeni potrzebami, które pozostają. Niektórzy mogą nawet próbować obarczyć nas, obciążyć nas poczuciem winy, mówiąc takie rzeczy jak: nie mogę uwierzyć, a że mi nie pomożesz. Albo: prawdziwie uduchowiony chrześcijanin na pewno by to zrobił. Rzeczywistość jest taka, nawet jeśli jesteśmy chętni, nie zawsze możemy pomóc w taki sposób, w jaki byśmy chcieli. Nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego. Co więcej, Pan nigdy nie obciąży nas poczuciem fałszywej winy tylko po to, by skłonić nas do większej służby dla Niego. Bóg kocha radosnego dawcę. Tak mówi drugi list do Koryntian, 9 rozdział, 7 werset. Niektórzy wydają się ślepi na potrzeby innych i Pan rzeczywiście może ich o tym przekonać. Jeśli już mamy chętny umysł, to absolutnie wskazane jest, abyśmy znali swoje granice i ograniczenia. Niemniej jednak nie pozwól, aby te ograniczenia zniechęciły cię do robienia tego, co możesz. W naszej własnej mocy nawet nasze najlepsze wysiłki i tak byłyby bezużyteczne, ale Bóg może wziąć to, co mamy i użyć tego dla swojej chwały. Nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego, bo tak uczy nas Słowo Boże w 2 liście do Koryntian, 8 rozdział, 12 werset. Jeśli macie ochotną wolę, to zasługuje ona na uznanie nie ze względu na to, czego nie ma, ale na to, co ma.